Witam w moim skromnym warsztaciku. Dziś zrobimy sobie tester diod, a nawet nie jeden, tylko dwa. Do pierwszego z nich będą nam potrzebne lampa LED w kształcie żarówki, rezystory 33 kOhmy lub 47 kOhmów. Tam według filmiku, który znalazłem, jest 39 kOhmów, ale spróbujemy sobie użyć któryś z nich. Będą potrzebne jeszcze żabki i mierniczek. Oryginalne filmiki podam w opisie. Zanim przejdziemy dalej, przerwa na króciutko reklamę. Dziś zapraszam do sklepu PCBWay. Coś dla miłośników Arduino. I co my tu mamy? Różnego rodzaju moduły, rozszerzenia, takie większe, mniejsze, różnego rodzaju płytki, Arduino Pro Mini, Arduino Uno, Arduino Leonardo, Arduino Micro, Arduino Mega. Zapraszam do sklepu PCBWay. Tutaj mamy duży wybór dla miłośników Arduino. To musimy najpierw to rozwalić. Te przewody tam z dołu chyba najprościej będzie urwać. Dobra, mamy to rozczłonkowane. Tu od tej strony, gdzie było 220, przygotujemy sobie normalną wtyczkę. Rezystor będziemy dodawać na plusie, czyli w tym przypadku na czerwonym. Ale to jeszcze mieliśmy sprawdzić, jakie to będziemy mieć napięcie na wyjściu. Czy podobne tak jak w tamtym filmiku. Tylko tak, gościu tam na filmiku miał około 180 V. My jak sobie zmierzymy, to mamy 280. Jak sobie zrobimy takie obliczenia, to on miał gdzieś około 4,6 mA. Teraz mamy 7 mA, a jak damy ten 47 kg, to będziemy mieć 6 mA. Raczej to wszystko nie jest krytyczne, ale lepiej sobie dajmy jednak ten 47 kg. No i mamy, to chyba była 12-voltowa dioda Zenera, czyli coś tam działa. To jest na 2 V. To jest na 2,8. Jeden, dziewięć, czerwona. Jeden, dziewięć. Dwa, siedem. Czyli mamy takie małe, sprytne urządzonko. Zróbmy sobie jeszcze wersję drugą. Tutaj, bo może tego nie pokazałem, tutaj od razu na wyjściu z rezystora mamy żabki i wejście do miernika. Wersję numer 2 zrobimy sobie na takim zasilaczu warsztatowym, który jest przerobiony z zasilacza komputerowego. Chodzi o to, żeby mieć jakieś źródło, które da nam 30 V, bo tak w tym filmie drugim było. No i dodamy sobie rezystorki. Tam koleś dał 2,2 kg. My damy 3 kg i wyjdzie nam to jakieś 10 mA, ale te wartości, wychodzi na to, nie są jakieś takie kluczowe.
Tam gość zastosował przetwornicę podnoszącą napięcie. Tutaj też mamy taką przetwornicę, tam w środku jest zabudowana. I użył baterii litowo-jonowej. No my użyjemy 12 V z zasilacza. To zasadniczo nie ma znaczenia, skąd weźmiemy te 30 V. No i tak to ma wyglądać. Oczywiście wszystko na pająka, bo to w celach tylko demonstracyjnych. Czyli tutaj mamy zasilanie. Te dwa rezystory, jeden 2 kilo, drugi 1 kilo. No idzie nam do miernika i do żabek. Tutaj sobie zaizolujemy, bo to na pewno się zrobi zwarcie. No i ustawmy sobie 30 V, tak jak tam było na filmiku. Chociaż nie wiem, czy to ma znaczenie. Przedtem mieliśmy 280, też było dobrze. No ale załóżmy, że niech tak sobie będzie. No i mamy 1,9. Dwa, osiem. Czyli pamiętam, że jakieś takie podobne wyniki jak tutaj były na poprzednim. Dwa, zero. A jeszcze nie sprawdziliśmy sobie tego na poprzednim, no ale zobaczmy może tu, co nam tu pokaże. No, za mało napięcia. Czyli tego sobie tu nie sprawdzimy. To sprawdźmy sobie jeszcze na tym poprzednim urządzonku, co by nam tutaj pokazało. No mamy 47-48 V. A na koniec jeszcze taki boniusik, taki nazwijmy to profesjonalny tester do LEDów. I tak żeby było coś widać, to go dam pod kątem. No i zacznijmy od czegoś grubego, czyli od tych LEDów. No 48. Dwa i siedem. Jeden, dziewięć. Jeden, dziewięć. Dwa i siedem. Jeszcze tu mamy tą zenerkę. Tam z tego co pamiętam nam pokazywało chyba 11,6. Tu 11,8, no ale orientacyjnie wiemy, że to jest 12. No i takie małe podsumowanko na koniec. No to urządzonko ma szeroki zakres, czyli jak mamy na przykład diodę Zenera 100V, to tym go sprawdzimy, tylko jest niebezpieczne, bo tutaj nam przychodzi, ja wiem, wcześniej mówiłem 220, ale wiadomo, 230. I tutaj z tej strony, no niestety to napięcie, które tutaj jest, ono kopie, bo sprawdzałem, kopie. Z kolei ta druga wersja jest dużo bezpieczniejsza, ale ma mniejszy zakres. No oczywiście najlepszym rozwiązaniem jest zakupić taki tester, no ale to już jest jakiś tam wydatek. Chyba 250 zł kosztował. A jak tylko potrzebujemy od czasu do czasu coś sprawdzić, to lepiej sobie zrobić samemu. Dziękuję, pozdrawiam.